Prudniku rozpoczęto finansowane przez władze miejskie wykopaliska mające na celu odkrycie pozostałości po średniowiecznym zamku. Pod koniec września rozpoczęliśmy badania archeologiczne na terenie dawnego zamku prudnickiego i otworzyliśmy w związku z tym wykopy badawcze, które mają przede wszystkim dokonać takiego rozpoznania, które by potwierdziło, ewentualnie weryfikowało dotychczasowe ustalenia wynikające z badań georadarowych. W każdym razie historia mówi o tym, że był tu zamek i nawet jakby był rozebrany doszczętnie, to przy odpowiednich metodach badawczych znajdzie się jego relikty. Na pewno będą tutaj odkryte pozostałości murów, ścian wzniesionych z cegły, a więc architektura. W związku z tym do współpracy zaprosiłem panią Małgorzatę Chorowską, panią profesor z Politechniki Wrocławskiej, historyka architektury, który na pewno jest takim fachowcem, że nie będziemy mieli wątpliwości co do chronologii, zasięgu odkrytych reliktów murowanych czy kamiennych, czy mogą się zdarzyć też w konstrukcji mieszanej, szachulcowej, drewniano-kamienne, drewniano-ceglane. Jak dotychczas wykonaliśmy 28 metrów długości wykopów o zróżnicowanej szerokości od 1 metra do 2 metrów. W wykopach tych natrafiliśmy między innymi na fragmentarycznie, lokalnie zachowaną na przestrzeni 3 metrów kwadratowych warstwę kulturową. Tak to określamy, taką koncentrację zabytków, pozostałości po naszych poprzednikach. Ta warstwa kulturowa jest datowana na podstawie charakterystycznych cech znajdowanych zabytków archeologicznych na późne średniowiecze, na początkowe fazy późnego średniowiecza. Znaleźliśmy tam między innymi takie fragmenty naczyń, które świadczą o takim guście właściciela, który możemy określić jako nieprzeciętny. Kilka fragmentów naczyń, różnych naczyń, zdobionych takim radełkowym ornamentem, było jak na owe czasy czymś ekskluzywnym. Nie każdy mógł sobie na takie naczynie pozwolić. Jest to stosunkowo wyjątkowe znalezisko na terenie Dolnego Śląska. Rzadko występują porównując z terenem Dolnego Śląska, z Wrocławiem nawet, czy okolicami Wrocławia, takimi miejscowościami zbliżonymi do Prudnika. Rzadko. Także tu jest to, mieliśmy szczęście, jest to swego rodzaju wyjątkowe znalezisko. Znajdujemy również fragmenty przedmiotów pochodzące z okresu, kiedy na terenie byłego zamku prudnickiego wybudowane zostały stajnie wojskowe. Takim typowym, charakterystycznym dla żołnierzy elementem oprócz uzbrojenia jest oczywiście fajka i fragment takiej fajeczki porcelanowej z resztką tytoniu, przepalonego tytoniu znaleźliśmy również na terenie badań. Z wykopu pierwszego, z południowej jego części, wydobyliśmy liczne ruchome zabytki archeologiczne, taka bardzo interesująca seria z późnego średniowiecza, a mianowicie z drugiej połowy XIII wieku i z XIV wieku. Jest to ceramika naczyniowa, naczynia wykonane na kole garncarskim i ślady takie wyraźnie tego działania koła garncarskiego widoczne są na dnie tego pucharka. Jest to typowy zabytek, fragment takiego pucharka z późnego średniowiecza. Ceramika stalowo-szara, chropowata,
Forma bardzo ładna, chociaż nie ma tej reszty. Wśród brzuźców charakterystyczny ornament radełkowy pojawia się na tych naczyniach również. To jest cały zespół z późnego średniowiecza. Z mojego doświadczenia zdobytego przeważnie na terenie Dolnego Śląska, we Wrocławiu, w okolicach Wrocławia, nie znam takiego zespołu, tylu naczyń zdobionych w ten sposób. Co możemy powiedzieć? Właściciel tych naczyń miał określony gust, określone potrzeby i kierując się nimi zebrał, no proszę zobaczyć, 8, 9, co najmniej 9 naczyń zdobionych w podobny sposób. W średniowieczu te naczynia były drogie. Tak zdobione naczynia, one należały do kogoś, który wyrastał poza przeciętną. Być może wiąże się to z właścicielem, z właścicielami zamku. Lokalnie zachowana warstwa kulturowa znajdowała się prawdopodobnie między ten mały odcinek, tak zasobny w zabytki archeologiczne, znajdował się najprawdopodobniej w takim miejscu, gdzie często i współcześnie można znaleźć różne ciekawe rzeczy. To jest takie miejsce, gdzie się czasami wrzuca, czasami coś wpada, między ścianą budynku a murem obwodowym zamku była niewielka przestrzeń, niewielka odległość, metrowa, może dwumetrowa, i w takich zakamarkach często można znaleźć niespodzianki. Tu mamy nóżkę, jedną z trzech nóżek naczynia trójnożnego. To było coś w rodzaju patelni, tego typu naczynia produkowano, wytwarzano właśnie od drugiej połowy XIII wieku po XVIII wiek, przy czym to naczynie jest z XIV albo z XV wieku. Wewnątrz zachowały się ślady glazury, polepy, bo wyobraźcie sobie Państwo, jakby trzeba było gotować czy smażyć na takiej glinie niezabezpieczonej, to byłoby w zasadzie naczynie jednorazowe. Te trójnogi posiadały jeszcze uchwyt pusty w środku, tak żeby nie parzył. Oprócz ceramiki naczyniowej znajdujemy również fragmenty kafli piecowych i ten jest wyjątkowo ładny, chociaż tylko zachowany w dwóch fragmentach. Widzimy albo szpony orła, albo pazury gryfa. Prawdopodobnie jakiś element heraldyczny. Być może uda się nam jeszcze do tego dołączyć jakiś jeden fragment, który znaleźliśmy w później. W późniejszym okresie. Jest to kafel również średniowieczny, najprawdopodobniej XIV-XV wiek. Tak więc jeśli chodzi o prudnickie wykopaliska, wszystko jeszcze przed nami. Jest szansa, że archeolodzy natrafią na fundamenty dawnego zamku Woka, a może na obiekty jeszcze starsze? Może się wreszcie okazać, że budowniczym zamku był ktoś zupełnie inny, bo to, że był nim Wok, nie jest w 100% potwierdzone.